Słuchajcie, witajcie, no. Ekwipunek dźwigany codziennie. Wzięliśmy kolejnego na testy skurczybyka. Tym razem nie żaden custom, tylko produkcyjniak, ale też legenda, można powiedzieć, no bo uwielbiany przez wielu survivalowców, przez żołnierzy, przez leśnych ludków ogólnie. Czyli co? Czyli nic innego jak Cold Steel SRK z nierdzewki AUS 8. Od razu powiemy, będą suche fakty, słuchajcie. Tak wygląda, poprawię sobie. Tak wygląda, słuchajcie, Cold Steel SRK. Suche fakty, długość całkowita 27 cm. Samej głowni 15. Krawędzi trącej trochę mniej, bo ricasso konkretne. Clip point z fałszywką. Niepełny, płaski. Słuchajcie, stal nierdzewna AUS 8, czyli na przykład taka, jaka jest w Ontario Rat 1. W naszym jednym z ulubionych folderków. Rękojeść Kraton, czyli elastomer, tak jak w Shredach. Słuchajcie, nie full tank. O, pokażemy, Misiek, pokaż swojego, poczekajcie. O, dziękuję bardzo. Tak wygląda w porównaniu z Micha Shredem, czyli jest CHF 30, słuchajcie. Trochę dłuższy. O, tak wygląda. Pochewki też są podobne. Pokazuję. Nawet bym powiedział, że bardzo podobne. O, dolna od Cold Steela, górna od Shreda. Ale co, słuchajcie, stal AUS 8, powiedziałem, nie jest full tank, to znaczy on jest taki hidden, ale to mi się nie podoba. Dostaliśmy od Łukasza, pozdrawiamy, pozwolił przetestować, słuchajcie tego. Lata i to lata dosyć konkretnie w tej gumie, w tym. To jest niby kraton, chwyt jest super, grip jest elegancki przez to, że to jest taka tępa guma. Faktura tego gripu, tej rękojeści powoduje, że przy dłuższej pracy no troszeczkę tam gdzieś obciera, bo ona jest dosyć ostra, ta rękojeść. Ale tak ogólnie, grubość 5 mm. Fałszywka, mimo że nie rdzewka, no to co, to pokryty czarną farbą, taki fighter, ale SRK skrót to nic innego jak Survival Rescue Knife, nie wiem, no, znaczy ja nie jestem do tego noża przekonany, przede wszystkim dlatego, że kurczę, produkcyjniak ze stali AUS 8, specjalnie dzisiaj rano sprawdzałem. Na Allegro można go znaleźć za 3,5 stówy w znanym polskim sklepie internetowym. Kosztuje 499 zł. Czy ja bym za ten nóż dał 499 zł? W życiu. Czy ja bym dał za niego 3,5 stówy? Też nie. Wybrałbym customa z nierdzewki od polskiego knife makera, ale nie o to, nie? Trzyma się naprawdę dobrze. Ten jelec też jest... O, taki jest. Gumiasty, ale bezpieczny przez to, że naprawdę grip jest super, ta guma jest tępa, nie ma opcji, żeby wam się ręka ześlizgnęła z tej rękojeści, nawet mokra. Głownia piątka, mówiłem, duże ricasso, pewnie dlatego, żeby się zmieścił logo. No, tak to wygląda. Czy jest uniwersalny? Jest dosyć uniwersalne narzędzie, ale nie jestem przekonany do tego produkcyjniaka. Popracowałem nim trochę, teraz jesteśmy w lesie. Pobawiłem się, postrugałem. Na ręce czuć tą fakturę po czasie. Tym bardziej, że ona jest dosyć, o, widzicie? Dosyć kwadratowa rękojeść. Tak, żeby coś zrobić myk-myk, to wygodnie. Ale na dłuższą metę można poczuć. Zależy kto, jakie ma łapy, no. Jedziemy, słuchajcie, potnijmy coś. Może najpierw coś delikatniejszego. Byśmy zobaczyli, co. Wszystko jest strasznie mokre. Strasznie mokre. Nie, fajnie. Niepełny płaski, mimo że ta głownia jest dosyć gruba, bo 5 mm to jest dosyć konkret. Ale jest tak. Duża, że tak powiem, duży zakres, bo dosyć
długa krawędź tnąca, to dobrze. Ostrzy się, wiadomo, no jak to nierdzewka. Troszeczkę gorzej się ostrzy, no i gorzej trzyma ostrość niż węglówka. No nie oszukujmy się, słuchajcie. Wie to każdy. Czego mi brakuje między innymi w tym ostrzu? Ostrze, mówiąc ostrze, mam na myśli narzędzie. Pozdrawiam Marka, czyli Mabę z Knife.pl. Ostatnio mi zwraca uwagę. Miałeś rację, przepraszam. Ale fajnie mi zwraca uwagę. Tak po przyjacielsku. I mówi do mnie wujek, co mnie wkurza. Wkurza mnie to, że mówisz do mnie wujek. Nie, nie wkurza. Wkurzało mnie na początku. Teraz już mnie nie wkurza. Słuchajcie. Niedobrze, no. Ostrze nie jest za krótkie, więc naprawdę jest miejsca do pracy. Robotę taką bardziej precyzyjną zrobisz. Brakuje mi, jednej rzeczy mi brakuje, słuchajcie. Podejdę i pokażę. Brakuje mi tu czegokolwiek, na kciuk. Jest ricasso, można ten palec tu przesunąć. Ale cały czas kciuk nie ma oparcia. Dotąd ma oparcie, tu już nie. Precyzyjniejsze prace trzeba robić tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. To jest jego też minus, uważam. Ale co, poza tym... Nie fajnie. Nie fajnie, no. Dobrze naostrzony. Zrobi robotę. Powiedziałem o pochwie? Nie powiedziałem. Pochwa ma... można sobie regulować... ten szmaciany, że tak powiem, klips na pasek. Nie klips, no. Objemkę. Można to zdjąć z paska bez wprowadzania się w stan półnegliżu. Napa zabezpieczona rzepem. Fajne? Fajne. Troszkę. Tak naprawdę to, że ma zapięcie na... To, że ma zapięcie jeszcze tutaj na rękojeść, na napę, czy napa, czy napę, to jest tylko taka proforma, bo naprawdę zaklikuje się tak. To jest Securex się nazywa u Cold Steela, ale plastik, no. Nie jest to Kydex, to jest plastik. Tak jak w Shade'ach, identyko. Bezpieczny po wsadzeniu do pochwy. Pochwa konfigurowalna też, miejsce na paski w razie W. Można nosić sobie góra-dół, można śmiało nosić góra-dół. W dupce przelotka na ten blaczek, fajnie. Dobra, słuchajcie, pomęczmy go odrobinkę. Chciał zrobić miejsce sobie troszkę. Dobra. Polećmy z batonowaniem. Tak? Możemy tak? Możemy tak. Zobaczmy. Fajnie wchodzi. Niepełny płaski przy 5 mm głowni powoduje, że możesz w miarę bezpiecznie się czuć, jak go tyrasz. W miarę możesz się czuć bezpiecznie, jak go tyrasz. A jednocześnie ten szlif jest taki, że no... Dobrze tnie, no. Wreszcie, słuchajcie, mamy taką pałkę, że raczej nie polegnie. Głownia jest dosyć wąska, dlatego też batonowanie czegoś grubszego może sprawiać trudności. Ale za to... O! Ale za to jest... długi. Więc można nim sobie pozwolić na... O! Robotę. Słuchajcie, jestem uprzedzony do produkcyjniaków, no. Tym bardziej jak coś się nazywa Survival Rescue Knife, to zapala mi się może nie czerwona, ale pomarańczowa lampka. Ale ten już zrobi robotę, no. Tylko uważam,
że jest trochę za drogi. Że nie jest wart wszystkich pieniędzy, które sobie za niego producent czy dystrybutorzy życzą. No. Jakie są moje wrażenia? To jest poprawny nóż. Jest poprawny. Jest poprawnie wykonany. Jest dobrym nożem. No ale kurczę no. Jakbym miał wydać 400 na produkcyjniaka z nierdzewki AUS 8, to jest praktycznie ta sama stal, bo AUS 8 to jest odpowiednik tego, co jest w Sanrenmu O. 8CR13 MOV. To nie jest najgorsza stal, ale to nie jest żaden... Nie mogę tego słowa powiedzieć. To nie jest żadna stal wow. To jest zwykła stal, zwykła nierdzewka, no. Poprawna stal. I powinien poprawnie kosztować. Takie jest moje zdanie. Ja rozumiem, że Cold Steel to jest dobra marka, bo jest dobra. Robią dobre noże, no. Pakują kupę kasy w marketing, w reklamę. Ale jak się kupuje takie narzędzie, które ma być do survivalu i do ratownictwa, jak sama nazwa wskazuje, są lepsze opcje. I albo w tej samej cenie, albo tańsze. Jakbym miał zapłacić za niego w sklepie 499 zł, kołobrzeski pirat, którego zobaczycie na innym filmie, wykonany z A2, kosztuje tyle samo. Nie mam pytań. Dobry nóż. Jak go dostaniecie w prezencie, to super. Jak go wam się uda kupić okazyjnie, za mniejszą cenę, to też spoko. Zawiodłem się na tej rękojeści, noże lata. Lata. Pewnie to może to jest nie do uniknięcia, bo to guma tak naprawdę. Schrade, rękojeść ma z tego samego materiału, ale tam to jest full tank, tylko okładki są z tego elastomeru. Nie ma co latać, bo jest przykręcone śrubami. A tutaj tank wchodzi w tą rękojeść. Nie wiem jak to wygląda, trzeba by to było rozebrać albo zniszczyć, żeby zobaczyć w środku. Pewnie na Google'ach znajdziecie. No to jest ten taki zasadniczy minus. Wszystko reszta jest poprawnie wykonane, no. Myślałem, bo czytałem o tym dużo i dużo ludzi kocha tak naprawdę SRK od Cold Steela. Myślałem, że zrobi trochę na mnie większy efekt wow, no nie zrobił. No, wolałbym po prostu custom. Dzięki, słuchajcie, że obejrzeliście krótkie nasze zmagania z SRK. Rozumiem, jeżeli ktoś jest zakochany w tym nożu i go uwielbia, jestem w stanie to zrozumieć, tak? Marka, może dużo z nim przeżył i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, mnie do końca nie przekonuje. Jestem ciekawym, jeżeli używacie SRK na przykład przez rok, czy przez dwa, czy dłużej, czy krócej, sprawdźcie swoje rękojeści, napiszcie najwyżej w komentarzach, czy wam też to ostrze lata, czy to może jest jakiś, nie wiem, wyjątkowy przypadek. Słuchajcie, dzięki, że z nami jesteście, dziękujemy za prawie 2000 subskrypcji, wow, słuchajcie, gdzie można znaleźć jest w opisie linki do strony facebookowej, do grupy, do sklepiku naszego OEDC-owego, możecie zajrzeć. Zapraszamy. Dzięki i do zobaczenia kolejnym razem.